Cześć, witam Was na kanale OZTECH. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kamery, a mianowicie kamery, w których można wyłączyć P2P. P2P, czyli tak zwaną chmurę. O co chodzi z tym P2P? Chodzi o to, że możecie sobie kamerkę dodawać do telefonu czy też komputera na jakiejś aplikacji bez martwienia się o jakieś adresy IP stałe, publiczne IP i tego typu rzeczy, czyli nie musicie w ogóle się przejmować adresacją. I właśnie, jeden z widzów twierdzi, że już teraz nie produkują takich kamer, że tylko P2P i koniec, i to nie jest bezpieczne ze względu na to, że gdzieś są przechowywane dane. Otóż muszę się z tym nie zgodzić i pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak można wyłączyć taką chmurę, jakie się wiążą z tym konsekwencje, czyli na przykład co trzeba później zrobić, żeby mieć dostęp do takiej kamerki. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to niestety, ale wiele osób myli w ogóle pojęcia. P2P wiele osób nazywa chmurą. I teraz wiele osób myśli, że dane z tej kamery są przechowywane gdzieś tam w chmurze i całe wideo jest przesyłane właśnie na jakąś chmurę. Otóż nie, firmy tworzące takie kamery nie robią czegoś takiego ze względu na to, że musiałyby inwestować miliony dolarów w jakieś serwery, które przetrzymują dane wideo. Wyobraźcie sobie daną kamerę na przykład na aplikacji IC. Na całym świecie ma miliony osób. I teraz co? Dany producent miałby przetrzymywać te wideo na serwerach? Gdzie jest logika? To bez sensu jest. Przede wszystkim działa to na takiej zasadzie, że serwery są również w Europie serwery, na VPS-ach postawione, tylko i wyłącznie służą do tego, żeby sprawdzać numer seryjny danej kamery, żeby po sprawdzeniu już kamerka mogła nawiązać bezpieczne, powtarzam, bezpieczne połączenie między aplikacją a kamerą. To tylko o to chodzi. Jeżeli nie byłoby takiej weryfikacji, przede wszystkim nie byłoby możliwości utworzenia peer-to-peer, czyli kamera, tu aplikacja, bez jakichś przekierowania portów i tego typu rzeczy, jeżeli właśnie nie mamy serwera pośredniczącego. Dlatego te serwery istnieją i to się nazywa P2P. Niektórzy nazywają to właśnie chmurą. Oczywiście możecie chmurę, już typową chmurę, wykupić, bo niektórzy producenci udostępniają opcję chmury, czyli w aplikacji wchodzicie sobie, wykupujecie taką chmurę i wtedy tak, to jest dodatkowo opcja płatna, ale wtedy możecie przechowywać już oczywiście wideo w chmurze, czyli u producenta, czego ja nie polecam. Wtedy faktycznie wideo jest przesyłane do serwera jakiegoś, nie naszego. I teraz po kolei pokażę Wam na każdej kamerze, jak wyłączyć P2P, usługę peer-to-peer. Pokażę też, że można dodać do rejestratora takiej kamerki. I właśnie tutaj niektórzy popełniają ten błąd, że wybierają sobie kamery, które nie mają przede wszystkim protokołu ONVIF. Po drugie, jeżeli mają protokołu ONVIF, to nie mają możliwości konfiguracji tego protokołu. Nie można ustawiać daną kamerę. Nawet jeżeli kamerka posiada protokół ONVIF, to jeszcze dobrze, żeby miała możliwość konfiguracji. Czyli wchodzimy na przykład przez stronę internetową na tą kamerę i możemy sobie zmieniać kompresję, możemy zmieniać rozdzielczości i tego typu rzeczy, bo jeżeli kamera tego nie posiada, to mimo tego, że posiada protokół ONVIF, może z różnych przyczyn nie działać na przykład na rejestratorze. A dlaczego jest ważne, żeby działała na rejestratorze? Otóż właśnie jeden z moich widzów później się przyznał, że zakupił kamery, które działały na P2P, czyli peer-to-peer, i później po prostu producent widocznie upadł, bo kupił jakieś no-name'y. Producent upadł i nie może teraz korzystać z tej kamery. Dlaczego nie może? Bo kamerka prawdopodobnie nie miała protokołu ONVIF, a jeżeli ma, to być może nie umiał skonfigurować. Ciężko mi powiedzieć, bo już tutaj nie wgłębiałem się w ten temat. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli możecie sobie dodać taką kamerkę do rejestratora, to nawet jeżeli upadł jakiś producent, kamerka już nie działa po P2P, dodajecie sobie do rejestratora taką kamerkę i tak możecie wtedy z niej korzystać. Czyli do rejestratora macie aplikację i też możecie używać sobie normalnie takiej kamerki zdalnie. Więc tak jak powiedziałem, zaczniemy sobie od tej kamerki i pokażę Wam również, jak dodamy sobie do rejestratora te kamerki, po wyłączeniu oczywiście usługi P2P, że tutaj będziemy mieli zdalny dostęp. I właśnie też na rejestratorze pokażę Wam, jak wyłączyć chmurę, czyli też nie wszyscy może chcą korzystać z tej funkcji. Z różnych przyczyn, nie wnikam w to. Moim zdaniem przekierowanie portów jest mniej bezpieczne niż właśnie usługa P2P.
Dodatkowo oczywiście możemy sobie tworzyć jakieś OpenVPN-y, to jest bezpieczniejsze i najbezpieczniejsze moim zdaniem, więc jeżeli ktoś się na tym zna i chciałby z tego korzystać, oczywiście może to robić, może używać jakichś innych aplikacji po przekierowaniu portów. To wszystko da się, oczywiście. Tylko czy warto? Czy warto w ogóle wyłączać chmurę? Bo tak jak mówię, obecnie jest to naprawdę bezpieczne. Przede wszystkim też muszę Wam powiedzieć, że są firmy zajmujące się bezpieczeństwem kamer. A przede wszystkim możecie też sobie znaleźć informacje. Jest bardzo dużo informacji na angielskojęzycznych stronach. A przekierowanie portów. Jeżeli przekierujecie porty sobie, to oczywiście musicie mieć publiczne IP. Jeżeli ktoś nie ma publicznego IP, to nawet jeżeli przekieruje porty, to nie będzie miał dostępu do kamer. Przekierowanie portów nie jest bezpieczne, ponieważ w sieci jest bardzo dużo skanerów, które skanują dane adresy IP, czy są otwarte jakieś porty. Jeżeli jest port otwarty, to próbują złamać zabezpieczenia danej kamery. Ale oczywiście różne kamery mają też różne zabezpieczenia. Dlatego też jeżeli dodamy sobie do białej listy nasz adres IP, to też jest w miarę bezpieczne, ponieważ mimo tego, że skanujemy porty, to wtedy nam wyjdzie, że z danego adresu IP ten port będzie zamknięty. Wszystko idzie oczywiście ominąć, ale to już jest pewne utrudnienie. Dobra, zabieramy się za tą kamerę. To jest kamerka na aplikacji AC18 Pro. Natomiast już teraz będzie zmiana nazwy aplikacji. Będzie aplikacja VideoLink. Oczywiście, jeżeli ktoś ma AC18 Pro, jeszcze będzie mógł korzystać, ale warto sobie zainstalować już tą nowszą, ponieważ VideoLink już będzie rozwijana, cały czas będzie nowsza wersja. Podłączamy z taką kamerkę, mamy podgląd z kamerki. Normalnie kamera powinna tak być przyczepiona. W każdym razie, jak widzicie, mamy dostęp. Nie jestem po Wi-Fi połączony, tutaj Wi-Fi mam wyłączone, tylko i wyłącznie jestem na sieci LTE. I do kamerki mam bez problemu dostęp. Teraz co? Ja używam rejestratora do wyszukiwania adresu IP, żebym wiedział, jaki adres IP jest tej kamery. Bierzemy ustaw kanał i tutaj mamy 107. Kamera bez problemu działa na rejestratorze. Teraz wyłączamy P2P, czyli tak zwaną chmurę. Po prostu logujemy się na kamerze. Domyślnie login jest admin i hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie będę zmieniał na poczet tego filmu. Konfiguracja i zobaczcie, zawsze szukamy w sieci. Sieć i tutaj mamy P2P. W tej kamerze tutaj klikamy, zapisz. W tym momencie chmura już jest wyłączona, czyli te peer-to-peer, kamera, połączenie z aplikacją jest wyłączone totalnie i w tym momencie już nie będzie w ogóle wysyłać informacji do serwera, czyli żadnych zapytań do serwera nie będzie wysyłać. Każdy z Was może sobie sprawdzić na Wiresharku, ja już tego nie chcę pokazywać. Wyłączyłem. Teraz, jeżeli wyłączycie sobie usługę chmury, należy wyłączyć taką kamerę z prądu i włączyć ponownie. Ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to dalej usługa chmury będzie działać. I tak robicie z każdą kamerą. Na rejestratorze bez problemu kamerka jest dodana, cały czas działa, tak? Bo to jest lokalnie, tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o telefon, otwieramy sobie VideoLink. Jak widzicie, jestem cały czas na LTE. I teraz brak połączenia. Odświeżamy. Cały czas mamy brak połączenia. Jeżeli włączymy sobie Wi-Fi, też nie mamy połączenia. Po prostu usługa chmury jest wyłączona. Teraz moglibyśmy przekierowywać porty. Wtedy miałbym na przykład po przeglądarce dostęp do tej kamery, ale na telefonie niestety nie. Ale oczywiście możemy mieć z rejestratora. Załóżmy ten rejestrator mamy i zobaczcie. Otwieram sobie. Mam dostęp do kamery. Tej kamery, której nie miałem dostępu na aplikacji, mam dostęp normalnie na rejestratorze. Oczywiście powiecie, że jestem po Wi-Fi połączony. Wyłączamy sobie Wi-Fi. Będę na transmisji danych. Otwieram sobie naszą aplikację. Mam dostęp do kamerki. Tak to wygląda. Czyli załóżmy, producent by upadł tej kamery. Nie będzie działać kamera w chmurze. Tak jak teraz zrobiliśmy symulację, wyłączyliśmy chmurę. Czyli na tej aplikacji dedykowanej do tej kamery nie działałaby kamera, ale na rejestratorze bez problemu by działała.
Dodatkowo oczywiście na komputerze, na przeglądarce i jest jeszcze program na komputer, też do tej kamery, który możecie dodać po adresie IP, więc na komputerze mielibyście dostęp do tej kamery, na przeglądarce, na jakimś programie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dzisiaj się skupiamy oczywiście na telefonie. Więc tą już mamy załatwioną. Chmurę bez problemu można wyłączyć. Teraz bierzemy sobie taką kamerkę, która działa na aplikacji Camhi Pro. Teraz na rejestratorze wyszukujemy sobie taką kamerkę. I rejestrator znalazł nam tą kamerę. Jak widzicie 1083. Dodajemy wniosek, wyjść. Mamy dodaną. I teraz też na aplikacji mam wyłączone Wi-Fi. Camhi Pro. Mam podgląd. Tak, wiem. Mam podgląd z tej kamerki. Bez problemu. Tak, mogę sobie jakość. I to jest właśnie przez P2P, czyli peer-to-peer. Kamera wysłała do serwera zapytanie, serwer potwierdził, taki adres, taki numer seryjny istnieje i wtedy nawiązuje się połączenie między kamerą a aplikacją. Wszystko fajnie. Teraz wyłączamy sobie chmurę, czyli w tym przypadku przez przeglądarkę. Robimy opcję, sieć P2P i robimy wyłącz. Czyli też jest opcja wyłączenia chmury. Kamera się uruchomiła, otwieramy aplikację. I w tym momencie nie będziemy już mieli dostępu do tej kamery, ponieważ usługa peer-to-peer została wyłączona, czyli tak zwana chmura, jeszcze raz się powtarzam, i kamery nie będziecie mogli obserwować ani na telefonie, ani na komputerze przez jakąś aplikację. Oczywiście przez stronę internetową moglibyście to robić po przekierowaniu portów, albo tak jak już wcześniej powiedziałem, przez rejestrator. Na rejestratorze jestem na LTE w tym momencie. Odświeżamy. Mamy obraz. Czyli tak jak już powiedziałem, mimo tego, że wyłączyliśmy usługę peer-to-peer, jeżeli dodamy taką kamerkę do rejestratora, to na aplikację od rejestratora dalej możemy używać taką kamerkę. Czyli w tym momencie mamy kolejną kamerę, w której jeżeli producent by upadł z jakichś przyczyn, nie wyrzucacie wtedy kamerki do kosza. Kamerkę dalej można użytkować. Dodajecie ją do rejestratora i bez problemu wszystko działa. A nie tak jak w przypadku kamer, które właśnie nie posiadają tej możliwości. Bo jeżeli faktycznie kupicie jakąś kamerę, która tylko i wyłącznie działa po P2P, ale już nie możecie ją dodać do rejestratora, to jeżeli producent upadnie, to kamerka też jest do wyrzucenia. W większości, bo jeszcze można oczywiście starać się tam przerabiać różności, ale nie zawsze. Więc już pokazałem drugą kamerę, w której mogę wyłączyć chmurę. Oczywiście po wejściu na stronę ozicam.pl wchodzicie w kamerę IP i tutaj możecie sobie filtrować właśnie te kamery. Czyli teraz pokazałem kamerkę na aplikacji Camhi i w tych wszystkich kamerach też możecie wyłączyć sobie chmurę. Wcześniej pokazałem na aplikacji AC18 Pro, czyli w tych, czyli na tą chwilę w tych dwóch kamerach również możecie wyłączyć te P2P. A teraz będę pokazywał kamerki na ICSI oraz na XMA. To są kamery tego samego producenta i w tych wszystkich kamerach również możecie wyłączyć sobie chmurę, czyli te P2P. Zaraz zresztą Wam pokażę. A teraz Wam pokażę kamerę na aplikacji IC. Zresztą nie tylko taką kamerę, bo oczywiście wszystkie kamery użytkować w ten sam sposób. Na aplikacji IC XMA, więc podłączamy sobie taką kamerkę i znowu za pomocą rejestratora możemy sobie IP poszukać. To jest ta kamera. Mamy kamerkę dodaną. Próbuję otworzyć. Mam online kamerę. Oczywiście gorszej, lepszej jakości. Bez problemu wszystko działa na razie, na tą chwilę. A teraz spróbujmy sobie wyłączyć chmurę w tej kamerze. Jak już mamy dodaną, otwieramy sobie obraz. Konfiguracja urządzenia, tutaj system, takie koło zębate, serwisy i tutaj mamy chmurę, właśnie tak jak mówię, różnie to nazywają niektórzy producenci, to jest P2P. Wyłączamy, klikamy OK, błąd zapisu, jeszcze raz OK, sprawdzamy czy jest na pewno wyłączona chmura teraz, jest wyłączona, bez restartu kamerki, mamy dalej dostęp. Jak powiedziałem, zawsze trzeba wyłączyć kamerę i włączyć, żeby chmura została wyłączona. Kamera uruchomiła się ponownie. Odświeżamy sobie. I otwieramy. Już kręci. Czyli aplikacja
jeszcze zapamiętała sobie ostatnie otwarcie, ale już nie chce otworzyć. Odświeżamy kilka razy. Próbujemy otworzyć. No nie chce. Nie mamy podglądu. Ale w przeciwieństwie do innych kamer, te kamery na aplikacji IC czy też XMA różnią się od tamtych tym, że jeżeli włączymy sobie Wi-Fi, będziemy w tej samej sieci co kamera, to będziemy mieli możliwość otworzenia obrazu z tej kamerki. Zobaczcie, włączyłem Wi-Fi i mamy obraz. Jestem w tej samej sieci co kamera i mam podgląd, mimo tego, że wyłączyłem chmurę, to będę miał podgląd z tej kamery. Ale oczywiście, jeżeli wyjdę poza dom, będę na sieci LTE, to już tego obrazu nie będę miał. Chyba, że mam publiczne IP i przekieruję porty. Co też Wam zaraz pokażę. Jeżeli posiadam publiczny adres IP i mam dodaną kamerkę na tej aplikacji IC, to dalej jeszcze nie będę mógł otworzyć obrazu. Będzie kamera offline. A co zrobić, żeby dodać taką kamerę? Możemy użyć aplikacji OZICAM Pro bądź XMA Pro. Więc otwieramy naszą aplikację. Jeżeli macie Androida, możecie sobie zainstalować naszego serwera w języku polskim. Otwieramy. Czyli plus. Kamera przewodowa. Ręcznie. Tutaj muszę wybrać IP. I wpisuję sobie. Kamera. IP, czyli nie IP kamery, ten tutaj mam 1063. Tutaj nie mogę wpisać sobie adres ten wewnętrzny, bo to jest adres wewnętrzny. Jego mój telefon nie będzie widział, bo ja nie jestem po Wi-Fi połączony, tylko po sieci LTE. Ja muszę wpisać adres IP swój zewnętrzny, czyli ten, który dał mi dostawca internetu. Następnie port urządzenia. Port urządzenia wpisuję ten zewnętrzny, który przekierowałem. Czyli w moim przypadku ja przekierowałem 8686. Nazwa użytkownika. Admin. I domyślnie hasło na razie nie ustawiliśmy do tej kamery, więc zostawiam puste. Oczywiście aplikacja też będzie krzyczeć, żeby zmienić hasło do tej kamery. Klikam OK. Odświeżam sobie. Otwieram. Mam podgląd. I w tym przypadku mogę mieć nawet i dostęp do odtwarzania plików z karty. Bez problemu wszystko będzie działać. Czyli tutaj kamerkę, jeżeli przekierujemy na tą kamerę port właśnie 34567, czy na tą, czy na te wszystkie, które właśnie działają na aplikacji IC, będziemy mogli użytkować taką kamerę bezpośrednio, właśnie bez żadnej chmury. Tak samo na aplikacji IC, zobaczcie. Jeżeli sobie dodałem do aplikacji tej OZICAM Pro bądź też XMA Pro bądź też XMA, odświeżam na aplikacji IC i automatycznie tutaj na tej aplikacji pojawiła mi się kamerka z przekierowaniem portu, z adresem IP zewnętrznym oraz portem 8686, ten, który przekierowaliśmy. Otwieram i na aplikacji IC też mam podgląd z tej kamery, mimo tego, że jestem na sieciach komórkowych. Na pewno będzie działać dużo szybciej niż na chmurze, więc jeżeli ktoś ma oczywiście publiczny adres IP, umie przekierować porty, to można tak zrobić. Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o rejestrator, żeby wyłączyć chmurę w rejestratorze, robimy to oczywiście w tym miejscu w menu. Menu, następnie sieć, net service i tutaj mamy chmura. Połączony, klikamy dwa razy, wyłączamy. OK, OK. Konfiguracja pomyślna. Należy zrestartować urządzenie. I w tym momencie na aplikacji też nie powinniśmy mieć dostępu do rejestratora. I mam nadzieję, że temat P2P już wyjaśniłem, czyli w kamerach, tak naprawdę dobrych kamerach, możemy wyłączać sobie te P2P i korzystać po przekierowaniu portów bez problemu. Oczywiście, jak widzieliście, nie we wszystkich kamerach możecie korzystać wtedy na aplikacji dedykowanej do kamery, czyli po adresie IP nie zawsze możecie dodać do danej aplikacji od kamery, ale dlatego trzeba sprawdzić, czy taką kamerkę będziecie mogli dodać do rejestratora, żeby w razie czego korzystać z aplikacji rejestratora i bezpośrednio można dodawać wtedy różnego rodzaju kamery do takiego rejestratora i korzystać z aplikacji na rejestratorze. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć!